koordynatorką programu Poczytajmy już od 1,5 roku. W tym roku też mam przyjemność prowadzić również program historyczny Solidarna Szkoła. Z wykształcenia jestem pedagogiem, a w wolnych właśnie chwilach zajmowania pasjonuję się literaturą dla dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Witam serdecznie, ciepło wszystkie uczestniczki programu Poczytajmy, bo dzisiaj z nami właśnie są tylko panie. Tutaj właśnie jest czat i widzę, że panie już piszą. Dzień dobry. Proszę się przedstawić właśnie, że jesteście. Dzień dobry wszystkim. I pani Agnieszko, i druga pani Agnieszko, pani Kingo, już widzę, że coraz więcej osób tutaj do nas dołącza. Widzę, że jest 28 osób. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś dołączy do nas. Tutaj właśnie na czacie, w tym okienku możecie się przywitać, coś napisać, a także też będziemy próbować, będę zadawać jakieś pytania w trakcie, więc będzie można na czacie wszystko pisać. Jakby ktoś miał jakieś problemy techniczne, to też proszę zgłaszać. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo na tym mi najbardziej zależy. Czy mogłybyście mi napisać, czy wszystko jest ok? Super. O, dobra, już mam dwa głosy, trzy głosy, że jest dobrze. W takim razie możemy zaczynać webinarium programu Poczytajmy. Takie wprowadzenie. Wiele z Was nie mogło uczestniczyć w szkoleniach, dlatego pomyślałam sobie, że spotkamy się za pomocą łącza internetowego na tym webinarium. Ten program nasz Poczytajmy jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. O, ktoś pisze, że czyt głośniej. Właśnie jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Ja spróbuję może coś jeszcze tutaj zrobić, żeby było ciuteczkę głośniej. Może w ten sposób. Czy jest trochę lepiej, trochę głośniej? Posłużę się właśnie tutaj mikrofonem. Dobra, jest lepiej, to wspaniale. I na dzisiejszym spotkaniu chciałabym właśnie tak przedstawić Wasze zadania, które Was czekają w programie, omówić je, a także pokazać Wam różne inspiracje, jak można te zadania realizować, jakieś pomysły na spotkania czytelnicze, akcje, tak żebyście wyszły stąd też z nowymi pomysłami. Chciałabym też przedstawić, tak zaprezentować 10 wskazówek dobrego klubu czytelniczego, czyli takie 10 cech, którymi ten klub czytelniczy powinien się kierować. Dzisiejszy plan jest taki, spróbowałam go nawet tak mniej więcej sczasować. Te pierwsze 10 minut to na takie wprowadzenie, właśnie przywitanie, na przedstawienie trochę idei programu. Także mapy szkół chciałabym, żebyście zaznaczyły i zobaczyły, skąd jesteście. Chciałabym właśnie zaprezentować te 10 wskazówek. I dłuższa część naszego spotkania to właśnie takie przejście krok po kroku o naszych zadaniach, plus konkretne inspiracje. I na koniec chciałabym Wam opowiedzieć jako koordynatorka, co jeszcze mogę Wam zaoferować i zapytać się też, czego od nas oczekujecie, jakie macie pomysły, jakie są Wasze potrzeby. To tyle takiego wstępu. Ten program powstał w 2002 roku. To była jego pierwsza edycja. Wtedy jeszcze nazywał się Poczytaj mi przyjacielu. A to nazywa inaczej od kilku lat, ale jego idea się nie zmieniła, ponieważ chcemy właśnie zachęcać młodzież do czytania,
czytania, czytania innym i właśnie do działań wolontariackich, żeby młodzież zrobiła coś dla innych i tym komponentem, tą treścią jest właśnie czytanie. To wyrasta, ten program wyrasta z całej takiej misji naszej jako Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Chcemy, żeby uczniowie w szkołach mieli takie doświadczenie wolontariatu, działania na rzecz innych, bo wydaje nam się, że to jest najbardziej takie wartościowe, a także doświadczenie współpracy, żeby to robili razem. Razem właśnie w klubach czytelniczych działali, przy wsparciu oczywiście nauczycieli, dyrektorów, tak żeby ta szkoła była takim miejscem właśnie współpracy, zaangażowania, uczenia się szacunku i właśnie takich działań pro publico bono. To wszystko wyrasta z tej naszej misji, którą tutaj kleiłam. Jest ona dość długa, też nie będę ją tak prezentować, mniej więcej opisałam, czym się zajmujemy. I teraz właśnie zaprezentowałam Wam mapkę, która też jest trochę w innej formie, ale jest dostępna tutaj na naszej stronie. Możecie zobaczyć, że w naszym programie działa 200 szkół. W 200 szkołach w całej Polsce są stworzone kluby czytelnicze w tym semestrze. Możecie tam siebie odnaleźć. Tymczasem chciałabym, żebyście te osoby, które są właśnie dzisiaj z nami, aż 32, tutaj na tej tablicy, mam nadzieję, że możecie zaznaczyć, bo ja widzę tu u siebie taki panel z ołówkiem, który mogę właśnie sobie tutaj ustawić kolor. Ja tu jestem właśnie z Warszawy. Czy wy też możecie sobie zaznaczyć? Szczerze mówiąc, jeszcze tego nie robiłam, więc nie wiem, czy uczestnicy też mają taki panel. Aha, widzę, że nie możecie. No dobrze. To myślałam, że będzie tak pięknie. To w takim razie zostaje nam tylko obraz takiej mapy, która jest w naszej wyobraźni i tak jak mówiłam, właśnie jest na stronie. Możecie wejść później i zobaczyć, gdzie jesteśmy. A tutaj w czacie po prostu możecie napisać swoje miejscowości, województwa, skąd jesteście. O, jest z nami i Kudowa-Zdrój, i Gościnno, Mikołajek, Kalisz, Sobótka, Katowice, Warszawa, Lubartów, Wrocław. Dziękuję, że piszecie. Czyli jak widzicie, każdy kraniec Polski praktycznie jest reprezentowany. Wow. Bardzo dziękuję. Piszcie, piszcie. I chciałabym też od razu Was zapytać, też będzie mój pierwszy raz, nie wiem jak to będzie teraz, przygotowałam dla Was taką ankietę z takimi czterema pytaniami, które raz uczestniczę w programie Poczytajmy. Proszę zaznaczcie. Już zapełniacie. Super. Kolejne jest, jakiego wsparcia już skorzystałam w programie. Super. Powoli się zapełniają, to za chwilę zakończymy. Następne pytanie to jest, jak czuję się w programie? Przygotowałam tutaj cztery różne grafiki. Pięć chyba nawet. Tak, pięć jest. Wybierzcie ten obrazek, który jakoś najbardziej symbolizuje Wasze właśnie odczucia na początku programu. I ostatnie pytanie, na jakim etapie pracy jesteście? Żebyśmy zobaczyły. Tak. Co tutaj dzieje? O, widzę, że wahają się odpowiedzi, ale prawie
Wszędzie jest. Na pierwsze pytanie, dobrze, 30 osób, no jeszcze tak 3. Dobra, już się powoli zapełniają. Jeszcze daję tak minutkę, żeby wszystkie te pytania odhaczyć i będę kończyła, żeby zobaczyć ostateczne wyniki. Czyli który raz uczestniczę w programie, z jakiego wsparcia już skorzystałam, jak czuję się w programie. I na jakim etapie pracy jestem. Skończę głosowanie. Super. Nie wiem, czy widzicie też to, co ja, ale u mnie właśnie wyświetliło się, że 40% z nas pierwszy raz uczestniczy w programie Poczytajmy. Drugą kilku lat, czyli więcej niż 3 lata uczestniczą, więc mamy bardzo taką zróżnicowaną grupę. 70% z Was przeczytało publikację, która jest dostępna na naszej stronie. Część skorzystała ze scenariuszy, a 21 osób już uczestniczyło w szkoleniu w ubiegłym semestrze. W takim razie to będzie takie dla Was powtórzenie i utrwalenie tego, co wtedy doświadczyłyście. Tutaj właśnie najwięcej osób zaznaczyło tą grafikę z książką i tabletem, potem z orkiestrą i z teleskopem. To są takie Wasze odczucia przed rozpoczynającym się działaniem. I na etapie pracy najwięcej z Was już zrealizowało jedno spotkanie czytelnicze, to jest 24%. Następnie jesteście po pierwszym spotkaniu klubu czytelniczego. Macie już jakieś zaplanowane działania. A potem kolejna grupa to już zrealizowała kilka spotkań. Więc większość z nas już jest po pierwszych działaniach, po pierwszych zadaniach, więc tym bardziej będzie nam łatwiej trochę przejść przez to wszystko. Przez to wszystko, co jest właśnie przed nami. Więc gdybym zanudzała i mówiła jakieś rzeczy oczywiste, to proszę na czacie mówić, zgłaszać po prostu, czy tak, że już to wiecie. Po prostu. Chciałabym Wam teraz przedstawić, jakie chcemy, żeby kluby były. Czyli przejść przez te 10 wskazówek, jak czytałyście publikacje, to na pewno już dotarłyście do tego, bo to pierwszy rozdział. Niemniej jednak uważam, że należy po prostu przypomnieć, może nie będę tak dużo poświęcać na to czasu, ale chciałabym, żebyśmy miały to wszystko zdefiniowane, bo to są takie wskazówki, które nie tylko odnoszą się do klubu czytelniczego, ale w ogóle do działań metodą projektu. To są już wypracowane takie wskazówki, które my jako Centrum Edukacji Obywatelskiej proponujemy wszystkim osobom działającym w naszych programach. Oczywiście dostosowując je do tematyki, ja dostosowałam je po prostu do tematyki naszego klubu czytelniczego. Więc tak, chcemy, żeby kluby były zespołem uczniów, czyli takim doświadczeniem pracy w małej grupie, pracy właśnie takiej zespołowej, tak do 8 do 10 osób, i też
jeżeli tak się da, żeby to były dzieci w różnym wieku, zespoły właśnie międzyklasowe, tak żeby też starsi mogli czegoś nauczyć młodszych i żeby następowała też taka po prostu, może nie międzypokoleniowa współpraca, ale taka właśnie międzyklasowa, żeby też dzieci mniej anonimowo czuły się w szkole. I ten zespół uczniów chcemy, żeby był wspierany przez opiekuna, którego rozumiemy jako nie lidera tego zespołu, tylko takiego dobrego ducha, osoby, która właśnie wspiera, która jakoś organizuje przestrzeń, w której uczniowie i uczennice właśnie swobodnie działać w tym klubie czytelniczym. Czyli waszą rolą jest po prostu opieka, inspiracja, wsparcie, takie działania typowo organizacyjne. Oczywiście też zachęcamy, żebyście uczestniczyli aktywnie, byli po prostu członkiem całego zespołu. Kolejnym takim naszym drogowskazem to jest to, że klub powinien zdefiniować sobie cele i zadania. Czyli celem każdego klubu jest zachęcenie do czytania oraz zachęcenie innych do działań wolontariackich. To jest wasz cel. Zachęcam, żeby też tworzyć może bardziej takie wymierne cele. Specyficzne do waszego działania właśnie w szkole i też, żeby określić właśnie zadania. Zadania wasze to jest przeprowadzenie 5 spotkań czytelniczych oraz jednej akcji czytelniczej. Warto po prostu na pierwszym spotkaniu klubu no tak przedstawić, co jest celem właśnie naszej grupy, jakie są nasze zadania, jakie są nasze obowiązki. A następnie podzielić te zadania między sobą, tak żeby każdy z uczestników miał po prostu swoją działkę, miał jakąś swoją odpowiedzialność, to co robi, co właśnie czym się czuje dobrze, czyli jak może realizować, ale też żeby ten klub był takim miejscem bezpiecznego uczenia się nowych rzeczy. Czyli zachęcam, żebyście dawali taką przestrzeń na rozwijanie tych nowych talentów, nowych umiejętności wśród uczniów i uczennic, którzy są może bardziej nieśmiali, ale tak, żeby właśnie każdy miał jakąś najdrobniejszą odpowiedzialność. Nie każdy musi czytać. Właśnie na szkoleniach dużo osób dzieliło się swoim doświadczeniem, że miały takie osoby w klubach zupełnie nieczytające, które nie lubiły czytać, ale lubiły robić coś dla innych. Przyszły do klubu ze względu na swoich znajomych i świetnie się odnajdywały w różnych rolach, niekoniecznie właśnie czytania innym, ale robieniu zdjęć, przygotowaniu jakichś łamigłówek, ćwiczeń, jakichś zabaw. Więc zachęcam, żebyście też tak też swoich uczniów kierowali. Dobry klub spotyka się regularnie, żeby przygotować swoje spotkania, znaczy swoje spotkania czytelnicze i też, żeby po prostu spędzić ze sobą czas, zrobić coś właśnie wartościowego na samym spotkaniu klubu. Żeby to nie było tylko planowanie działań, o tym powiem później, ale również, no nie wiem, przeczytanie wspólnej książki czy jakieś podzielenie się. A w tym punkcie właśnie zachęcam do takiej regularności, do wyznaczenia sobie nawet jednego spotkania raz na właśnie 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, ale żeby była ta regularność w waszych spotkaniach jako klubu, ale też żeby ta regularność miała też odzwierciedlenie w tych spotkaniach z dzieciakami,
przedszkolach czy w świetlicach, tam gdzie właśnie idziecie, żeby była pewna stałość. Zachęcam, żeby po prostu, żeby, oj, tak troszkę się zakręciłam, ale żeby po prostu też nawiązywać relacje, żeby przychodzić do tej stałej grupy osób w przedszkolu czy właśnie na świetlicy i żeby nawiązywać z nimi jakąś relację. Dobry, działa lokalnie. Rozejrzyjcie się w swoim sąsiedztwie, właśnie czy jest jakiś znajomy przy szkole, czy może właśnie świetlica środowiskowa, może świetlica właśnie szkolna, może biblioteka, z którą możecie właśnie wejść we współpracę, gdzie możecie działać, gdzie możecie czytać. Po prostu zachęcamy Was do budowania sąsiedzkich, bliskich relacji, tak żeby w swoim otoczeniu czuć się nieanonimowo. Dobry klub dokumentuje swoje działania, czyli fotografuje, opisuje swoje spotkania. Dlatego Was zachęcam, żebyście przesyłali w trakcie swoich działań relacje z tego, co robicie, przez formularz, który jest na naszej stronie. Poczytajmy. A także, żebyście przesyłali zdjęcia, a wraz ze zdjęciami zgody. Zgody na właśnie wizerunek dzieci. Wiem, że teraz jest to dość utrudnione, żeby właśnie rodzice zgadzali się udostępniać swój wizerunek. My też właśnie wymagamy osobnej zgody, żebyśmy jako fundacja mieli po prostu prawa do tego wizerunku. Wiem, że jest to ciężkie i jeśli możecie, to zbierajcie też od przedszkolaków, gdzie idziecie właśnie na zajęcia, ale ja też nie będę wymagała tego od Was, żebyście przesyłali nam zdjęcia z tych spotkań, jeżeli nie będziecie mieli zgód na nie. Wystarczy mi po prostu zdjęcie Waszego klubu albo zdjęcie prac, zdjęcie wystawy, zdjęcie z akcji. Coś właśnie, co Wam nie zabierze po prostu dużo czasu, bo nie chcę po prostu, żebyście utonęli w tym programie w formalnościach, bo nie o to chodzi. Więc zachęcam, żebyście na miarę po prostu swoich możliwości zebrali zgody. Później przysłali mi wersji papierowej, czyli na nasz adres fundacji, na moje imię i nazwisko wraz z napisaniem nadawcy. Wystarczy Wasze imię i nazwisko oraz nazwa szkoły. Mam nadzieję, że odpowiedziałam Pani Jolanto na Pani tutaj pytanie. Więc po prostu do końca, jeżeli możecie, to do końca października wyślijcie mi te zgody. Jeżeli ktoś nie otrzymał takiego załącznika, ja wysyłałam go na początku września, to proszę dajcie mi znać. To ja wyślę jeszcze raz indywidualnie. Klub sprawdza i ocenia swoją pracę. W każdym właśnie takim łaniu zachęcam, żebyście kilka właśnie minut poświęcili po prostu, żeby podsumować to, co się zadziało, wyciągnąć jakieś plusy, minusy, na co warto zwrócić uwagę, przygotowując kolejne właśnie spotkania. Przesyłam, znaczy będę Wam przesyłać różne ćwiczenia, które możecie wykorzystać do takiego podsumowania. One też się znajdują w naszej publikacji, więc jeśli większość z Was przeczytała ją, to możecie po prostu z tego skorzystać, żeby podsumować tę pracę właśnie po spotkaniu czytelniczym, czy po akcji czytelniczej, a także pod koniec całego semestru, żeby właśnie no tak, wyciągnąć jakieś wnioski z całej Waszej działalności. Widzę, że tu się pojawiają właśnie pytania na czacie i spróbuję je właśnie na bieżąco odpowiedzieć. Dobrze, Pani Justyno, to proszę napisać mi maila i ja wtedy wyślę do Pani taki załącznik ze zgodami.
I odpowiedź do pani Agnieszki, tak, te zgody właśnie, wzór zgody dla przedszkolaków i dla szkoły, w której uczycie, jest taki sam. Po prostu to jest zgoda rodziców. Rodzice mają tam wpisać jej nazwisko oraz nazwisko i imię swojego dziecka i podpisać. I tam jest wszystko po prostu wyjaśnione, do czego te zdjęcia będą wykorzystywane na naszej stronie internetowej, poczytajmy. Bardzo proszę aha, to widzę, nie odpowiedziałam na jedno pytanie. Tak, bardzo proszę, żeby zgody były przesłane, znaczy żebyśmy mieli oryginały zgód, ponieważ no jakby de facto rodzice udzielają nam jako fundacji zgody na ten wizerunek. Dlatego po prostu chciałabym mieć te wszystkie dokumenty u siebie, żebyście wy tego nie musiały trzymać przez 5 lat. Ja to po prostu gromadzę i przechowuję. Jeżeli to jest bardzo duży problem, żeby wysłać oryginały zgód, no to oczywiście skany mogą być, ale bardzo bym prosiła jednak o oryginały. Tak, można, Pani Małgorzato, można przesyłać sukcesywnie zgody, oczywiście. Jeżeli ktoś pojawi się nowy na zdjęciu albo ktoś nowy dojdzie do klubu, możecie mi dosyłać zgody jak najbardziej do końca semestru. Ja tak powiedziałam orientacyjnie o tym październiku, żeby po prostu zamknąć te sprawy formalne, ale jeżeli zajmie to Wam więcej czasu, to oczywiście czekam na nie do końca semestru. Też jest tak, że ja nie opublikuję Waszej relacji czy Waszych zdjęć, nie mając po prostu zgód. Więc na jaki adres? Adres znajduje się na stopce. Stopce na moim mailu na Okowskiego 10. Ja jeszcze w takim razie, skoro pojawiają się tutaj pytania o te zgody, to ja po prostu może wyślę po tym webinarium załącznik oraz dokładny adres, jeżeli tego nie otrzymałyście wcześniej. A teraz pozwolę, że super. Przejdę po prostu dalej. Czyli mamy tak, że dobry klub sprawdza i ocenia swoją pracę. Dobry klub sam czyta. Zachęcam Was właśnie, żebyście na Waszych spotkaniach czytali nie tylko to, co będziecie prezentować dzieciom, ale również rozmawiali o książkach, które po prostu młodzież, co czytacie, to co oni czytają, żeby klub czytelniczy był też takim właśnie miejscem wymiany po prostu literatury, rozmowy, też takiego przeżycia po prostu tej książki wspólnego takiego doświadczenia. A na koniec kluby świętują swoją pracę, dziękując sobie nawzajem po całym semestrze naprawdę wyjątkowych, ale wymagających właśnie doświadczeń. Więc zachęcam, żebyście ostatnie spotkanie poświęcili właśnie na takie miłe właśnie podsumowanie, podziękowanie, przeproszenie się, jeśli powstały jakieś konflikty w trakcie Waszej pracy. Więc przeszłyśmy po 10 wskazówkach i teraz również Was zaproszę do małej ankiety. O, już się znajduję, tu jest. Która ze wskazówek jest dla Was najważniejsza? Bardzo bym prosiła o odpowiedź na to pytanie. Czy widzicie tę ankietę? Dobra, już widzę, że pierwsze osoby piszą. Czyli która z tych 10 wskazówek, czy zespół uczniów, wsparcie opiekuna, definiowanie celów i zadań, podział zadań, regularne spotkania, działania w sąsiedztwie, dokumentacja działań,
sprawdzanie pracy, czytanie czy podsumowanie. Już połowa osób wypełniła. Czekamy jeszcze chwilkę. Jeszcze się zapełniają tutaj listy. O, 30 osób wypełniło. Jeszcze co więcej jest z nami? 31, 32. To chyba wszyscy. Już klikam takie podsumowanie. Czy teraz widzicie wyniki? Bo kliknęłam coś innego. Mam nadzieję, że też widzicie. Dobrze, teraz widzicie wyniki. Super. To udało mi się ujarzmić tą ankietę. Czyli dla większości z Was najważniejsza jest ta wskazówka, że to jest zespół uczniów oraz podział zadań między sobą, a także czytanie. Czyli że klub jest takim miejscem właśnie zmiany doświadczeń. A nie, przepraszam, najważniejsze jest definiowanie celów i zadań. Czyli tu są takie pięć. Raz, dwa, trzy. W drugim miejscu jest trzy egzekwo, a dalsze właśnie rzeczy to są już pojedyncze głosy. Dobrze. To przejdziemy do zadań, do Waszych właśnie zadań w programie. Tak jak mówiłam, to jest pięć spotkań czytelniczych. W tym roku jest zmiana. Trochę Wam tą poprzeczkę podniosłam i zapraszam Was do wykonania pięciu spotkań czytelniczych oraz do jednej akcji czytelniczej. I chciałabym teraz trochę o spotkaniach, o akcjach, pokazać Wam różne inspiracje, tak jak z czego możecie skorzystać. Ale oprócz właśnie tych spotkań i akcji, zachęcam właśnie, tak jak mówiłam poprzednio, do regularnych tych spotkań w klubie. Czyli po prostu w Waszym zespole. Chciałabym, żeby to były właśnie takie miejsce, takie zebrania zespołu, gdzie możecie zaplanować swoje działanie, rozdzielić je, ale także przede wszystkim, żeby to było stawianie na nawiązywanie relacji, na właśnie budowanie więzi tych międzyklasowych, rówieśniczych, żebyście się inspirowali nawzajem, rozmawiali o książkach, żeby to było też takie miejsce po prostu rozwoju wszystkich członków klubu czytelniczego. Więc co oprócz planowania można robić na takim spotkaniu klubu? Można opowiadać historię i właśnie to też je jakby potraktować jako przygotowanie do spotkań czytelniczych. Tutaj pokazywałam. Na slajdzie widzicie takie cztery różne gry. Pierwszy jest YouTube. Mam nadzieję, że tutaj widzicie. To są takie kości z różnymi obrazkami. Można je samemu stworzyć. Nie trzeba mieć takich kupionych. Po prostu wydrukować sześcian i złożyć z różnymi symbolami. Jest bardzo wiele wersji grania w tym strójciu. Najbardziej popularne jest po prostu rzucanie właśnie kości i układanie historii z tymi symbolami. Tak samo można właśnie grać w Dixit, wykorzystując karty do opowiadania czy jakiegoś takiego symbolicznego przedstawienia, kim się jest.
się czuje, jak właśnie chodzi się do tego klubu czytelniczego, a także można za pomocą tych kart po prostu też opisać, jak się czuło na spotkaniu czytelniczym w roli prowadzącego czy w akcji czytelniczej. Naprawdę jest bardzo wiele możliwości tego, co można zrobić z tym bitem. Zachęcam do grania po prostu do słowotwórstwa, do grania właśnie z użyciem właśnie stable, czy po prostu układania wyrazów i bawienia się słowami, tworzenia neologizmu. A także wykorzystywania Lego, czy to na spotkaniu właśnie klubu, żeby no tak, żeby coś zbudować i później o tym opowiedzieć, żeby ta nasza budowla też stała się początkiem historii. Można coś właśnie zbudować, dać innym do przedstawienia i żeby inni stworzyli opowieść o tym, co zobaczyli. To jest, no tak, to jest jeden z takich elementów wykorzystania Lego do opowiadań historii. Można też przykleić jakąś historię na dużą kartkę papieru i zachęcić, żeby, no to jest takie budzenie kreatywności po prostu, żeby uczestnicy klubu wypisali tytuł, tak jak chcą, do tego opowiadania, żeby napisali ciąg dalszy, albo żeby pobawili się w tak zwaną zabawę papieros, czyli zawijania kartki, pisania kto, zawijam, podaję kolejne osobie, co robi, zawijam, podaję kolejne osobie, kiedy, gdzie, co z tego wynikło i później jakby kartka wraca do właściciela i wtedy też można rozwijać po prostu całą historię i czyta się ją na głos. Zachęcam również do spotkań klubu czytelniczego jako do wspólnej wycieczki. Tutaj jest taka inspiracja ze szkoły podstawowej w Krajnie. Tam klub czytelniczy po prostu pojechał do biblioteki. Mieli tam wejście do archiwum, spotkali się po prostu z najstarszymi książkami w ich właśnie w ich bibliotece. Może to być taka właśnie wycieczka do biblioteki, czy gdzieś indziej. Możecie właśnie przeczytać o tym na naszej stronie, jak jechała ta wycieczka zrealizowana. Jeżeli teraz nie wejdziecie w ten link, to ja też spróbuję wysłać do Was po webinarium wszystkie te linki. Zabrać to po prostu w całość. Inną taką rzecz, którą możecie zrobić, to są karty 72 wyzwań. Przepraszam, bo teraz się trochę rozkojarzyłam, bo widzę, że piszecie właśnie różne rzeczy związane z jakieś pytania. To może tu, bo ja nie jestem w stanie też odpowiadać na nie na bieżąco. To jakbyście mogły zapamiętać swoje pytanie i jeszcze na końcu samym mi je zadać i spróbuję się do wszystkiego odnieść, bo część to jest komentarze, część to jest właśnie pytań, a nie chciałabym, żebyście wyszły bez odpowiedzi. Mam też nadzieję, że w toku mojego mówienia na kilka tych pytań uda mi się odpowiedzieć. A tak to się po prostu wywijam i też nie chcę, żeby nie tracili wątek, dobrze? To zapamiętajcie proszę pytania i później na końcu zrobimy takie miejsce, ja na wszystko odpowiem. Więc tak, karty 72 wyzwania to są takie propozycje właśnie, które można znaleźć na stronie Nocy Bibliotek. Ja stamtąd to wzięłam.
i też je do Was wyślę. Różne takie zadania, które można zrobić z książką, na przykład fotostory, przedstaw kilka scen z książki na zdjęciach, przemyśl rekwizyty, czy lista przebojów, wybierz ulubioną muzykę dla każdego z bohaterów, zrób taką listę. Tu jeszcze takie kolejne rzeczy Wam wydrukowałam. Epilog, dopisz zakończenie historii, zaczynające się od słów 10 lat później. Te karty po prostu należy wyciąć. Dzieci później mogą losować te karty. Omawiacie na klubie czytelniczym jakąś książkę, to możecie zaproponować zrobienie takiego zadania przez cały klub. Może to być, nie wiem, takie wyzwanie na miesiąc albo wyzwanie na tydzień, żeby to po prostu wypełnić. Oczywiście te karty również można jakoś włączyć w akcje czytelnicze, spotkania czytelnicze. Ja po prostu, no tak, może tak zaszufladkowałam Wam te pomysły. Chciałam jakby pokazać, jak ja widzę te rozwiązania, ale oczywiście, jeżeli macie inny pomysł, jak to wykorzystać, ja to zachęcam, żebyście też do swojego klubu czytelniczego to no, dostosowały. Widzę, że już pomału się czas, a my jesteśmy w połowie, więc spróbuję przyspieszyć. Chcę powiedzieć o spotkaniach czytelniczych, czyli zajęciach, które klub organizuje dla młodszych od siebie. One mają być dostosowane do potrzeb i do poziomu młodszych kolegów i koleżanek. Oczywiście jak najbardziej atrakcyjne, twórcze, ale w zasadzie od klubu zależy, jakie te spotkania mają być, jaki klimat wprowadzić. Przede wszystkim mają pokazać, że czytanie jest wartością, że jest fajne, żeby też nawiązywać relacje między sobą, starsi z młodszymi. To jest najważniejsze. Chciałam, żeby na każdym spotkaniu czytelniczym aranżować jakąś salę. Tutaj przykłady kilku klubów, które albo się przybierają, albo właśnie tworzą tutaj właśnie w całej sali takie niesamowite miejsce. Tematycznie to jest akurat o wyspach. Tutaj jest właśnie grupa, która się przebrała i którzy opowiadają baśnie, więc jak najbardziej można coś takiego robić. Na spotkaniach czytelniczych możecie wykorzystywać teatrzyk Kamishibai. Nie trzeba go mieć, to jest, można to zrobić z pudełka po butach na przykład, wyciąć po prostu taki ekran, w który wkłada się ilustracje i z tyłu za tym teatrzykiem można czytać po prostu tą baśń, opowieść. Można też robić jakieś takie ruchome ilustracje, też na kształt właśnie animacji. Zachęcam, żeby robić kukiełkowe teatrzyki. To również podoba się właśnie najmłodszym. Działań jest naprawdę bardzo dużo. Możecie właśnie włączyć tutaj czy klocki Lego, czy jakieś inne zabawy. Generalnie zasada jest taka, żeby nawiązywać do treści czytanej książki. Tutaj jest na przykład przykład klubu czytelniczego, który właśnie czytał Niesamowite przygody 10 skarpetek i klub miał po prostu zabawy pyszne o skarpetkach z różnych właśnie no tak, z różnego po prostu poziomu można gdzieś pokazać ten temat, czy przez zabawę właśnie jako rekwizyt używać te skarpetki, czy po prostu wejść temat, nie wiem, chociażby higieny i zmiany tych skarpetek. Naprawdę jest bardzo dużo pomysłów. Zachęcam po prostu, żebyście też czuwali nad tym, żeby klub
jak najbardziej nawiązywał do treści książek, rozwijał je, żeby po prostu, no tak, raz, żeby nie było nudno, ale też, żeby po prostu było treściwie. I tutaj też chciałam Was zaprosić do ankiety. Jakie książki na spotkania czytelnicze polecacie? Z czego korzystałyście? To jest pytanie otwarte, więc możecie wpisać po prostu tytuł. Mam nadzieję, że możecie to zrobić. Możecie tutaj w tej ankiecie napisać, czy nie za bardzo, bo ja nie widzę, jakie wy macie o, widzę, że już 5 osób coś pisze. Tak, nie powiedziałam, ale ten przykład właśnie ze skarpetkami to był zaleśnicy. Tutaj pani Marzena właśnie. Pani Marzena też właśnie nam przysyłała. I pojawiają się też w komentarzach właśnie wasze książki. Spróbujcie to napisać w ankiecie, dobra? Dobra. Już się powoli zapełnia. Piszecie właśnie na czacie wierszyki, gorzka czekolada, książki z serii Zdarzyło się w Polsce, bajki z całego świata, Brzechwa dzieciom. Powoli też się zapełnia ankieta, więc poczekamy jeszcze, co będzie dalej. Bajki filozoficzne dla dzieci. Dobra. To ja kończę ankietę w takim razie i mam nadzieję, że klikam i właśnie próbuję klikać, ale chyba tego nie widać. Ja tutaj mam na podglądzie baśnie Andersena. Bajki z ilustracjami ogólnie. Część jest pusty. Dlaczego? Pan Radosny, gdzie jest Thor? Miłość, o przyjaźni, o trudnych emocjach i o tym, jak sobie z nimi radzić. Pierwsze. Pippi, komiksy. Gorzka czekolada, która się pojawia. Kocki, klocki na dobranoc. Są to bajeczki różnych autorów, krótkie, dostosowane do małych dzieci. To jeszcze Joanna Porazińska, Kożucha Kłamczucha, Cypro Martynce, Chrupcio Chrupcio. To jeszcze tutaj mamy właśnie Braci Grimm, Elmer, fragmenty Roalda Dahla, Franklin, Lilijczyk Piesek, Martynka, bajki filozoficzne, pierwsze Powima, mity greckie dla dzieci, Puchatki, legendy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tutaj chociaż większość przeczytałam. Tutaj jeszcze pojawiły się właśnie legendy polskie, bajki polsko-angielskie, wierszyki o literkach. Dziękuję. Mam nadzieję, że też coś właśnie skorzystacie z tych podpowiedzi. No i akcja czytelnicza, czyli takie działanie na zewnątrz klubu czytelniczego, czyli odbiorcami są rówieśnicy, sąsiedzi, rodzice.
trochę inaczej niż w spotkaniu czytelniczym. Już nie młodsze, nie młodsi, ale bardziej rówieśnicy, właśnie sąsiedzi, rodzice, nie tylko właśnie w szkole, ale również na zewnątrz szkoły. Akcja ma na celu zachęcenie innych do czytania, też taki po prostu pochwalenie się tym, co zrobiliście jako klub, promowanie waszego działania, też żeby inni wiedzieli, że działacie i możecie, mogą po prostu dołączyć. I chcemy też zachęcić, chcę was zachęcić, żeby nie tylko to robić w szkole i zachęcać innych do czytania w szkole, ale również wyjść na zewnątrz do waszej społeczności. Co możecie robić? Trochę będę właśnie pokazywać rzeczy, które możecie zrobić u siebie w szkole, ale też to na zewnątrz. U siebie w szkole możecie czytać przez radiowęzeł. Możecie też nagrywać audiobooki. Tu też wam umieściłem jeden klub z Choszczna. Nagrał właśnie audiobooki do Niesnacznika Natalii Usenko. Różnych właśnie wierszyków dotyczących jedzenia. Więc możecie sobie posłuchać tego na naszej stronie. Możecie wyjść na zewnątrz i czytać w autobusie po prostu i zrobić taki zaczytany autobus. Co jeszcze? Na zewnątrz, sądek uliczny o książkach. Dokończyć zdanie. Książka, z którą nie mogę się rozstać, to czytam, bo albo nie czytam, bo. Książka, którą dzieci powinny przeczytać za 100 lat. To możecie te wywiady spisywać i później jakoś w taki fajny sposób udostępnić to może jako jakąś akcję na Facebooku albo jakąś taką zrobić wystawę w szkole czy wystawę wokół waszej szkoły, a może w parku właśnie w waszym sąsiedztwie, co myślą o tym, co myślą o książkach. Możecie właśnie zadawać różne pytania, w jakim miejscu najlepiej ci się czyta, komu poleciłbyś książkę, którą aktualnie czytasz i różne takie pytania, na które po prostu wpadniecie. Jako akcję możecie zrobić scenki literackie dotyczące jakiegoś utworu literackiego, zarówno jakby spontanicznie, na przykład na dużej przerwie. Rozdajecie szybko scenariusz, jakieś dialogi i zapraszacie po prostu uczestników, po prostu dzieciaki z przerwy, żeby no tak ad hoc zagrały jakąś scenkę. Albo inaczej właśnie już przygotować się, taką scenkę zagrać na dużej przerwie czy gdzieś w jakimś ważnym punkcie waszej miejscowości i ludzie mają odgadnąć, co to jest. Możecie zrobić również literacki escape room. Z tym wiąże się naprawdę dużo pracy, ale też dużo frajdy. Escape room to jest po prostu taka forma zabawy, że uczestnicy muszą się wydostać z pokoju, krok po kroku rozwiązując różne zagadki. Nie będę się trochę rozwijała na ten temat, ponieważ temat jest naprawdę szeroki. Tu umieściłam Wam link właśnie do takiego artykułu, jak taki literacki escape room w bibliotece przeprowadzić, jak stworzyć zagadki, jak wybrać temat, jak to wszystko ze sobą połączyć. I skomplikowanego, ale też ambitnego, gra terenowa. Tutaj właśnie w dwóch odsłonach. Pierwsza to jest taka klasyczna, to jest taki przykład klubu czytelniczego z Krakowa, z Gimnazjum 39. Pani Jola Fytel wysłała nam taką relację, że na podstawie biura detektywistycznego Maji Laskiego, wykorzystując zagadki właśnie z tej książki, włączyli w działania i rodziców, i nauczycieli, i dzieciaki.
I jeden dzień właśnie poświęcili w szkole na taką grę terenową. A drugi przykład, drugi z załośnicy, właśnie pani Marzena, która z nami też tu jest, znaczy, też przesłała nam taką relację, przeprowadziła też webinarium dla nas i napisała artykuł. I to jest właśnie link do tego artykułu, jak przeprowadzić grę terenową inspirowaną książką z wykorzystaniem QR kodów i narzędzi właśnie internetowych. Więc zachęcam, można z tego skorzystać. To jest dostępne na naszej stronie. Jeśli teraz nie zdążycie, to Wam wyślę link. Można się z tym zapoznać i naprawdę krok po kroku wszystko jest wyjaśnione, jak taką grę terenową przeprowadzić. Co jeszcze możecie zrobić? Możecie tutaj, jest taki przykład właśnie, żeby gotować, przygotować różne potrawy z książki. Tu jest akurat właśnie z całej serii Musierowicz jest spisana, ale możecie oczywiście na innej książce to sprawdzić, żeby ugotować wspólnie różne przysmaki, właśnie literackie. Po prawej stronie na górze to jest randka w ciemno z książką, czyli zapakowane książki ustawione gdzieś w szkole i można wypożyczyć taką książkę, która jest, nie wiadomo co tam jest. Mogą wskazywać jedynie obrazki albo jakiś cytat. I po prostu dzieciaki mogą sobie wypożyczyć tą książkę albo ją zabrać, jeżeli macie taką możliwość. I to jest niespodzianka i wielka frajda. Możecie też przygotować różne wskazówki i gdzieś poukrywać się w książkach, na przykład w lekturach szkolnych, które chyba są najbardziej wypożyczane z biblioteki. Jakieś miłe, albo miłe po prostu liściki, które zostawiacie w książkach. Oprócz tego taka akcja Sleep Face, czyli zdjęcia z okładu. Jak widzicie, właśnie tutaj jest dopełnienie, znaczy okładka jest pewną bazą, a jakby tło już robimy sami. Czytelnicze, równoczesne czytanie, spotkanie się gdzieś właśnie w parku, nie wiem, w komunikacji miejskiej i równoczesne po prostu czytanie książek jako zachęcenie innych do literatury, czy różne cytaty z książek motywujące, które możecie umieścić na terenie szkoły czy przed szkołą. Co jeszcze? Te tworzenia zakładek, ekslibrisów, ilustracji dla po prostu wszystkich osób. Czy szpital książek, czyli naprawianie książek, takie zwrócenie uwagi, że można po prostu, żeby szanować, żeby je też naprawić, czyli wspólne po prostu pójście z biblioteki i naprawianie książek. Albo a czytali, kiedy byli mali, nasi rodzice, nasi dziadkowie, nauczyciele i stworzenie później wystawy tego. Ja tak spróbowałam naprawdę w dużym skrócie wszystko Wam przedstawić. I też właśnie Was takiej ankiety, chociaż może z tego zrezygnujemy teraz, bo widzę, że już jest przekroczony czas, a chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o działaniach niepodległościowych, bo w wielu szkołach pewnie różne działania organizujecie. A ja przygotowałam właśnie dla Was takie specjalne zadania, które możecie z grup czytelniczych. Chciałabym je też krótko przedstawić.
One są właśnie umieszczone tutaj, w tym linku. Poczytajmy o niepodległej. Ja go również wyślę. Wyślę go do Was, bo chciałabym, żeby jak najwięcej osób z tego skorzystało. Pierwsza to jest takie na spotkanie klubu. Co czytały dzieci 100 lat temu? Ja tutaj we współpracy z Poloną, czyli z tą biblioteką, Biblioteką Narodową, która digitalizuje wszystkie zbiory. Właśnie tutaj z uprzejmości został stworzony dla nas taki zbiór książek, które czytały dzieci 100 lat temu. I pierwszy taki pomysł jest, żeby po prostu w klubie czytelniczym spojrzeć na te książki i trochę o nich porozmawiać. Które książki Was najbardziej zdziwiły, o których słyszeliście, bo są na pewno takie, które po prostu czyta się nawet teraz, ale też które się już nie czyta. I przygotowałam po prostu kilka pytań, które w klubie czytelniczym możecie sobie zadać. Już Was odsyłam do tego. Drugi pomysł to jest, czuły się dzieci 100 lat temu, pomysł na spotkanie czytelnicze, czyli wybranie książki z tych propozycji właśnie z Polony, a także są tam umieszczone różne poradniki, zabaw, gier, które dzieci bawiły się i też właśnie zachęcam, żeby po prostu na to spojrzeć, żeby wybrać takie zabawy, trochę o tym porozmawiać, ale też ale które po prostu możecie też przeprowadzić na sobie, żeby sprawdzić, czy ta instrukcja jest zrozumiała. Wszystkie w tym folderze z Polony, wszystkie książki są zeskanowane, możecie je wydrukować albo właśnie przeczytać na komputerze. Więc to jest takie pytanie, tak, na spotkanie czytelnicze. Inna taka propozycja to jest po prostu, żeby porozmawiać o książkach polskich autorów i stworzyć taki klub polskich pisarzy i pisarek, współczesnych i nie już historycznych. Czy do nas, czy jakiejś akcji po prostu czytelniczej. Może to być randka w ciemno z polskim pisarzem. To jako inspiracja. I też opisałam Wam taki pomysł na akcję list na 200-lecie niepodległości. Czyli żebyście opisali Waszą codzienność, Wasz klub czytelniczy, to co czytacie, to jakie filmy oglądacie, to jak spędzacie. Żeby wszystko opisać, włożyć do butelki albo do innego trwałego właśnie innego trwałego pudełka na przykład i zakopać to i z pokolenia na pokolenie o tym skarbie właśnie mówić albo gdzieś zapisać w kronice szkolnej, żeby dzieci ze 100 lat mogły odkryć taki list. To naprawdę w takim bardzo telegraficznym skrócie przedstawiłam te akcje, te pomysły właśnie na niepodległą. Więcej to po prostu odsyłam Was do tego dokumentu, którego spisałam. Postaram się tam krok po kroku Was przeprowadzić, ale też oczywiście jest taką dowolnością. I tutaj jeszcze otworzyłam dla Was ankietę, który pomysł Wam się najbardziej podoba z tego wszystkiego, bo chciałabym mieć taki odzew. Jeszcze sporo osób jest z nami, to bardzo się cieszę.
Dobra, dziękuję bardzo. Już powoli. Który pomysł właśnie Ci się najbardziej podoba? Czy przygotowujecie już i jakie działania? Chciałam, że opisać, więc jeszcze chwileczkę poczekamy. O, bardzo mi jest miło, że jeszcze jesteście ze mną, mimo że przedłużyłam trochę ten czas. Dziękuję Wam bardzo. I też przepraszam z mojej strony, ale już naprawdę kończymy. Po tej ankiecie już tylko opowiem, jakie wsparcie mogę Wam jeszcze dać i czego jeszcze oczekujecie ode mnie. Więc pozwolę sobie zakończyć to głosowanie. Dobrze, mam nadzieję, że widzicie. Najbardziej Wam się podoba pomysł, co czytały dzieci 100 lat temu, ale też dużym uznaniem cieszę się, co bawiły się dzieci 100 lat temu i ten list na dwustulecie. I większość Was przygotowuje jakieś specjalne działania przed i tutaj piszecie o tym, że to jest na przykład gra terenowa po szkole, że to jest 100 książek na stulecie odzyskania niepodległości i przekazanie ich do Duchowieckiego Szpitala. Co tu jeszcze widzę? Festiwal Pieśni Patriotycznej, poezja patriotyczna, czytanie. Projekt czytelniczy związany z Powstaniem Wielkopolskim. Niektórzy są w trakcie burzy mózgu, co mają zrobić, więc mam nadzieję, że te pomysły też Was zainspirują. Jakieś konkursy, wystawy, wystawy zdjęć połączonej z wierszami zawierającymi motywy patriotyczne z różnych dekad. Alarm czytelniczy. Dziękuję Wam za te odpowiedzi. Wracam jeszcze tutaj do. O, tutaj ktoś. Drzewo wolności, na którym zawisnął prezent. Są cytaty z literatury polskiej na temat wolności. Tak, wszystkie linki wyślę, tak jak mówiłam, prosto w mailu. Jutro albo. Najlepiej, znaczy, wolę powiedzieć, że do końca tygodnia wszystko wyślę do Was. Więc otrzymacie. No i co jeszcze możecie się spodziewać? Znaczy udało mi się uzyskać znowu 200 książek od wydawnictw, więc każda szkoła otrzyma jedną książkę do działania. Wiem, że to jest bardzo skromnie, ale jest na razie tyle, na ile możemy po prostu sobie pozwolić. I też moja duża prośba do Was, bo z wydawnictwami mam bardzo takie dobre relacje, o których właśnie otrzymuję, to jest duża ich uprzejmość, więc gdybyście mogli po prostu poprzesyłać podziękowanie czy zdjęcia waszego klubu, albo jak te książki po prostu wykorzystujecie, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, żeby przesłać je po prostu do wydawnictw, żeby też wiedzieli, że te książki są dobrze pożytkowane, bo ja im mówię, że są najlepiej wykorzystywane w 200 szkołach w Polsce. Więc bardzo Was proszę o to. Razem z książkami otrzymacie ode mnie publikację. Jest już wydana właśnie w formie papierowej. Wczoraj przyszła do nas, przedwczoraj, z drukarni. W końcu udało się ją wydać. Więc każdy klub otrzyma książkę oraz publikację. A także w linku wyślę wam właśnie link, który tutaj widzicie, do wszystkich scenariuszy zajęć, które pojawiły się w programie, które możecie wykorzystać, spotkania właśnie czytelnicze, a także dwa webinaria tematyczne i o tym, jakie będą tematy tych webinarów, będę też prosiła po prostu Was, żebyście właśnie napisały mi,
w mailu będzie taka po prostu ankieta, co Was interesuje. Tak bym chciała, żeby po prostu działo się to, co Wy chcecie w tym, jakiego wsparcia potrzebujecie. No i tak jak pisałam, potrzebuję od Was relacje, zgody, to już nie będę się po prostu powtarzać, to przypominam o tym. I na koniec jeszcze takie moje pytanie do Was. Czego jeszcze oczekujecie od nas, jakiego wsparcia, żeby Wam pomogło realizować program? Tutaj właśnie napisałam ankietę. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście i będziecie mogły mi. Czy może jakiś konkretny temat już Was jakoś frapuje, coś, co warto właśnie na webinarium poruszyć, a może coś innego. Na szkoleniach na przykład padł taki głos, żeby zrobić grupę na Facebooku, żebyście mogli sobie udostępniać szybciej te rzeczy, które robicie, wykonacie w klubach. Powstał też pomysł, żeby organizować takie spotkania sieciujące dla nauczycieli i uczniów. Nie wiem, czy to się uda, bo oczywiście to jest związane z finansami, ale to jest jakiś trop, żebym wiedziała, jak ten program rozwijać. O, widzę, że tutaj jest jakiś głos, żeby właśnie taka grupa powstała. Dobrze, ja to jeszcze przeczytam, co napisałyście w ankiecie. Co tam się pojawiło? Scenariusze zajęć. Webinaria właśnie z pomysłami, czyli rozumiem, że takie już szczegółowe. Kontakt e-mailowy oczywiście. Certyfikat poczytajmy dla szkół po kilkuletniej pracy, czyli chodzi o takie doświadczenie, o takim długoletnim udziale w programie, prawda? O, kolorowe plakaty do wydruku z projektu. O, jestem. Coś po prostu z internetem mi się stało, ale już jestem. Już właśnie kończymy. Zachęcam właśnie do kontaktu już pod koniec. Dziękuję za wasze pomysły. Prześlę Wam wszystko, co się zadziało. Czyli wszystkie linki, które tutaj były, prześlę Wam w mailu. Większość też rzeczy się znajduje po prostu na naszej stronie tajmy.co.o.pl. Tam jest zakładka materiały i po prostu tam wszystkie scenariusze, publikacje są. Tutaj podaję jeszcze raz do siebie maila, telefon.
Pracuję w godzinach 9-17 w biurze. Tu jest nasz adres korespondencyjny, na którym możecie zgody wysyłać. Bardzo dziękuję wszystkim za to spotkanie. Jeśli ktoś ma jeszcze pytania i na nie nie odpowiedziałam, to proszę tutaj o pisanie w czacie, a te osoby, które już nie mają pytań, to bardzo Wam wszystkim dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za to, co robicie z uczniami, że zmieniacie właśnie świat, że inspirujecie innych do czytania. To jest niesamowite i niezwykłe. Więc tak, z mojej strony po prostu płyną wielkie podziękowania dla Was i też taka, no taka po prostu chęć pomocy. Jeżeli będę pomocna w czymkolwiek, to proszę piszcie do mnie. Jestem po prostu dla Was i mam nadzieję do zobaczenia w wielu webinariach, szkoleniach później i po prostu zachęcam do kontaktu mailowego i jeszcze jak ktoś ma pytania, to jeszcze tutaj chwilę jestem. O, dobrze. Pani Ewelino, co jeśli nie ma zgód rodziców? Nic się nie dzieje, po prostu nie prześlecie mi zdjęć uczniów. Gdyby Pani mogła po prostu mi przesyłać zdjęcia wszystkich rzeczy, które zrobiliście. Jakieś wystawy, książki, chociażby rąk, że coś robicie. No bo chciałabym po prostu mieć też taką możliwość, żeby coś umieścić na tej stronie. Dobrze. Pani Wiele, to brawo, super, proszę, się udało uzyskać sponsorów na taką wycieczkę. O, mi też Pani Agato szkoda kończyć, niestety. Czy będzie zaświadczenie? Nie przewidywałam takiego zaświadczenia z webinarium. Przewiduję zaświadczenie po prostu z udziału w tym projekcie. Na końcu semestru będę wysyłać takie zaświadczenia dla wszystkich, którzy ukończyli program, czyli wysłali sprawozdanie, zdjęcia, właśnie wykonali te wszystkie zadania. I takie zaświadczenie dla szkoły oraz dla Pani, że uczestniczyła Pani po prostu w tym programie. Mam nadzieję, że to będzie satysfakcjonujące. Jeszcze tutaj wracam do pytań. Pani Magdaleno, tak, oczywiście, to jest forma działań wolontariackiej, więc jak najbardziej, jeżeli macie jakiś system punktowy, to możecie uznawać po prostu działanie. Też wiem, że można wpisywać na świadectwie uczniom taką adnotację, że brali udział w programie, który polega na wolontariacie. W programie Poczytajmy, który polega na wolontariacie. Jeżeli potrzebne są jakieś zaświadczenia do tego, czy jakieś, nie wiem, jakieś pismo oficjalne, które jako fundacja możemy zaświadczyć, to oczywiście. Pani Grażyna, już odpowiadałam na to pytanie, ale powiem raz jeszcze, że takowego zaświadczenia o ukończeniu webinaru nie będzie, bo jest to po prostu jakiś taki krok w programie. I będzie po prostu zaświadczenie o tym, że Pani brała udział, prowadziła Pani klub czytelniczy w ramach Poczytajmy, będzie takie zaświadczenie od nas z fundacji. I będę to wysyłać papierowo do wszystkich nauczycieli.
Czy jeszcze jakieś pytania są? Dobrze, widzę, że nikt nie pisze. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. A, już, o, przepraszam. Do kiedy trzeba przesłać wszystkie potwierdzenia spotkań? Do 31 stycznia. Czyli do końca stycznia proszę przesłać wszystkie sprawozdania. Ja jeszcze będę przypominać od stycznia, że czekam, że to jest ten miesiąc. Jeśli ktoś oczywiście z różnych przyczyn nie będzie mógł dosłać, to poproszę po prostu o maila, że nie jesteśmy w stanie, że jeszcze musimy dokończyć działania, że skończymy po feriach. Po prostu proszę Was o takie mailowe uprzedzenie. Jeszcze? Ktoś jeszcze pisze, widzę tutaj na czacie. Bardzo się cieszę, że Wam się podobało. Ja też wiele przyjemności właśnie miałam z takiego spotkania. Dziękuję bardzo Wam za interakcję, za śledzenie. Właśnie, no tak, za takie wspieranie siebie nawzajem właśnie tutaj na czacie. Bardzo się cieszę, trzymam kciuki za Was. Proszę pozdrowić Waszych klubowiczów. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru przede wszystkim. Do widzenia.